Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. I zgodnie z zapowiedzią Marek Tomków, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej, jest z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mamy nową listę leków refundowanych. Sporo nowych leków pojawiło się na niej. To dobrze czy źle Pana zdaniem? Oczywiście, jeżeli pojawiają się nowe leki, a więc będą to leki refundowane, czyli takie, do których pacjent dopłaci zdecydowanie mniej, to oczywiście bardzo dobra wiadomość. Większość zmian, która jest na tej liście, a pojawiają się one co 2 miesiące. Chciałbym tylko przypomnieć, że w tej chwili to jest lista obejmująca już prawie 4000 pozycji. To oczywiście dobry sygnał dla pacjentów. Im więcej jest substancji, na przykład refundowanych przy chorobach nowotworowych albo przy chorobach rzadkich, to oczywiście bardzo duży plus. Większość jednak substancji w tej chwili, tych, które są na dzień dzisiejszy na liście, przeszła takie kosmetyczne zmiany, a więc często w przypadku najbardziej popularnych leków, czyli nadciśnienie, cukrzyca czy miażdżyca, są to takie kilkugroszowe zmiany w te lub we w te. Czy to jest tak, że do nowej listy leków refundowanych leki są dodawane, czy coś się na niej pojawia, ale w zamian za to kilka leków wypada z listy? Wygląda to w ten sposób, że nie tylko są leki dodawane, ale też część leków, które na przykład, do których na przykład firmy nie chcą już obniżać cen, czy nie chcą podejmować decyzji o refundacji, te leki wypadają. Trzeba pamiętać o tym, że bardzo często wchodząc na listę refundacyjną powstaje nam spora ilość zamienników. I te zamienniki zastępują leki oryginalne. Wówczas ministerstwo może podjąć decyzję, że na przykład do leku oryginalnego, do którego dotychczas dopłacało, nie chce już tyle dopłacać, albo firma nie chce tak mocno obniżyć ceny, jak żądałoby tego w negocjacjach Ministerstwo Zdrowia, i wówczas pacjenci mają do dyspozycji zamienniki również w dość atrakcyjnych cenach. A pacjenci chętnie korzystają z zamienników, czy raczej się ich obawiają, że jednak lek oryginalny jest lepszy, ich zdaniem? Pacjenci bardzo często nie wiedzą, że to jest zamiennik akurat. Znają jakąś nazwę swojego preparatu, który stosują. Natomiast jeżeli chodzi o zamienniki, faktycznie, zwłaszcza starsi pacjenci, którzy przyzwyczajeni są nie tylko do nazwy leku, ale nawet do koloru tabletki czy kształtu opakowania, albo na przykład pacjenci, którzy leczą się na choroby psychiatryczne, gdzie od lat zawsze biorą taką samą tabletkę i taki sam kolor, tamten zamiennik może być pewnym problemem. Trzeba też pamiętać o tym, że pacjenci, którzy leczą się u kilku lekarzy naraz jednocześnie, mogą dostawać ten sam lek pod różnymi nazwami, i dlatego tak ważne jest, żeby w aptece pokazać te leki, które się bierze, po to, żeby żeby farmaceuta mógł pomóc pacjentowi i sprawdzić, czy faktycznie któryś z leków się nie powiela. Pacjenci znają nazwy handlowe, natomiast nie znają składu i dawek. No właśnie, a te częste zmiany listy leków refundowanych utrudniają życie pacjentom, bo listy zmieniają się co 2 miesiące. Przede wszystkim to jest, na tej zasadzie od 4 lat funkcjonuje zasada proponowania najtańszego zamiennika. Czyli jest obowiązek w aptece zaproponowania najtańszego zamiennika leku refundowanego. I z jednej strony jest to wygodne dla pacjentów, bo mogą płacić mniej. Z drugiej strony jest to duże utrudnienie, ponieważ przy każdej wizycie w aptece mogą mieć proponowany tańszy zamiennik tego leku, który brali wcześniej, co powoduje pewien zamęt, jeżeli chodzi, tak jak wspomniałem wcześniej, o nazwy tych leków i powielanie ich. Ale zamienniki leków refundowanych, czyli te leki refundowane czasami są droższe niż nierefundowane? Zdarzają się takie przypadki, natomiast my proponujemy zamienniki w obrębie listy refundacyjnej. Najpopularniejsze preparaty mają nawet po kilkadziesiąt zamienników, w związku z czym jeżeli pacjent ma coś wypisanego na recepcie, bardzo często zdarza się sytuacja, że może dostać propozycję leku tańszego. Czasem jest to kilka groszy, czasem jest to kilka złotych. Wiadomo, że to dla pacjentów może mieć większe lub mniejsze znaczenie. Natomiast coraz więcej pacjentów chyba korzysta z tej możliwości. A czy z tej nowej listy leków refundowanych, czy na tej nowej liście nie znalazły się leki, które były do tej pory, a które są istotne dla pacjentów? Pan jest również aptekarzem. W tej chwili możemy powiedzieć o tym, że w zasadzie takich leków, które wypadłyby z listy i pozostawiłyby pacjentów bez leku, raczej nie ma. Ministerstwo, nawet jeżeli dopuszcza do sytuacji, że któryś lek staje się nagle droższy, zwykle stara się dbać o to, żeby w tym momencie na liście znajdował się już tańszy zamiennik. A dlaczego te listy zmieniają się tak często? One zmieniają się zdecydowanie zbyt często. Te 2 miesiące to dość krótki czas na negocjacje. On nie pozwala się przygotować chociażby aptekom do tych zmian. Często na negocjacje ministerstwa? Ministerstwo, firmy farmaceutyczne. Stąd też obecne ministerstwo proponowało, żeby te listy ukazywały się co 4 miesiące. Wtedy miałyby to jakiś sens ekonomiczny i pozwalałoby na sprawniejszą pracę. No ale 4 miesiące to też wydaje się krótkim czasem. Dlaczego na przykład te listy nie są raz na pół roku ustalane albo raz na rok? Przez wiele lat było tak, że te listy ukazywały się raz w roku albo nawet rzadziej. Tylko należy pamiętać o tym, że gdybyśmy mieli listy na przykład raz w roku i jakaś firma chciałaby wprowadzić swój lek na listę refundacyjną, nawet godząc się na znaczną obniżkę cen, to musiałaby czekać cały rok. W tej chwili może to robić w znacznie krótszym okresie. Czyli powiedzmy, że te 4 miesiące byłyby takie chyba najbardziej optymalne. Zresztą z tego co wiem, taka też jest propozycja zmiany ustawy refundacyjnej, żeby one się w takim okresie ukazywały. Czyli to jest tak, że nie wszystkie firmy farmaceutyczne godzą się na to, żeby ich lek był refundowany. Dlaczego tracą na tym? Firmy chcą wejść na listę leków refundowanych, bo to z automatu oznacza dopłatę dla pacjenta, a więc niższą cenę przyjaźniejszą pacjentowi. Tylko problem polega na tym, że ministerstwo stawia dość ostre warunki, a więc mówi: w porządku, wchodzicie na listę, my będziemy dopłacali do waszego leku, ale musicie znacznie obniżyć cenę. W tej chwili Polska ma najtańsze leki, jeżeli chodzi o cenę producenta. Nie mówimy tu o odpłatności dla pacjenta, bo ta wciąż jest wysoka, ale najtańsze leki w Europie, jeżeli chodzi o ceny proponowane przez koncerny farmaceutyczne. Co też stało się przyczynkiem do wywozu tych leków, ponieważ ten sam lek, który u nas kosztuje na przykład 100 zł, potrafi kosztować nawet 100 euro za granicą, stąd leki ratujące życie w tak gigantycznych ilościach są wywożone. I brakuje ich w Polsce? Wciąż brakuje tych leków, tak. Jest pewna grupa leków, które bardzo trudno dostać. To są leki przeciwzakrzepowe, to są często leki przeciwcukrzycowe. Zdarzają się leki przeciwnowotworowe. Popularne leki, prawda? Przeciwzakrzepowe czy przeciwcukrzycowe, takie często stosowane. Tak. Rok temu weszła ustawa antywywozowa, która nałożyła bardzo duże kary na tych, którzy te leki wywożą bez zgody głównego inspektora farmaceutycznego. Niemniej jednak jest wciąż spora grupa takich firm, które te leki wywozi. A jak częste zmiany listy leków refundowanych wpływają na pracę aptek? Dla nas to jest duże utrudnienie, dlatego że jeżeli na przykład mamy lek, którego cena gwałtownie spada na liście refundacyjnej, my kupiliśmy go wcześniej i nagle okazuje się, że trzeba go sprzedać taniej niż go kupiliśmy w hurtowni, wówczas oczywiście apteki ponoszą straty. Te pierwsze listy refundacyjne, bo one były najbardziej agresywne, a więc rok 2012, spowodowały, że apteki straciły prawie 160 milionów złotych. Zdarza się również, że kiedy lek wypada z listy i dla pacjenta już nie jest atrakcyjny, pacjenci biorą zamienniki, taki lek również ląduje w koszu. Albo kiedy gwałtownie cena czy odpłatność pacjenta idzie do góry i pacjent również mówi: dziękuję, chcę zamiennik. Jeżeli na przykład ta różnica sięga kilku groszy, to nie jest problem, ale jeżeli sięga kilkuset złotych, to oczywiście naturalne jest, że pacjent wybierze odpowiednik tańszy. Takie leki również lądują w koszu. A czy ktoś policzył, ile takich leków do kosza trafia? Jakie to są ilości? Na pewno są to miliony. W tej chwili zmieniła się też zasada wydawania tych zamienników od dosłownie kilku tygodni. Możemy już proponować pacjentom również leki w cenie równej lub wyższej. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że po pierwsze, wszystkie leki znajdujące się na liście refundacyjnej mają dokładnie tę samą cenę w każdej aptece, a w przypadku, kiedy proponowany jest odpowiednik, czy to tańszy, czy to droższy, marsza apteki jest dokładnie taka sama na każdym odpowiedniku, a więc sytuacja, że aptekarz zaproponuje lek droższy o złotówkę, czy tańszy o złotówkę, wcale nie oznacza wyższego zysku apteki. Pacjenci czasem proszą nawet o droższe odpowiedniki, chociażby dlatego, że są do nich przyzwyczajeni, bo brali je od lat, bo znają opakowanie i wtedy jest wyższy komfort, a odpłatność pacjenta, tak jak wspomniałem, ona może oznaczać często kilka groszy. A za 2 miesiące kolejna lista leków refundowanych, ta przyniesie chyba dużo większe zmiany niż obecna. No tak, zakładamy, że to będzie taka dość rewolucyjna lista, ponieważ tam mają się pojawić listy z grupy S, czyli bezpłatne leki dla seniorów, osób po 75 roku życia, leki, za które pacjenci nie będą płacili ani grosza. To będą leki wystawiane przede wszystkim wyłącznie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W tej chwili, z tego co wiem, specjaliści nie będą mieli tego uprawnienia. Na rok 2016 przeznaczono na te leki 127 milionów. To niewielka kwota. W przyszłym roku ma ich być ponad pół miliarda, co też oczywiście nie załatwi pełnego problemu. Najprawdopodobniej będzie to tak, że te leki, które będą lekami bezpłatnymi, już dzisiaj są refundowane w jakimś stopniu. Będzie to tylko większa refundacja powodująca, że będą bezpłatne. No to na koniec jeszcze taka techniczna sprawa, jak aptekarze będą te leki darmowe nie sprzedawać, rozdawać, tak? Będzie paragon zerowy? Jak to rozliczycie? Dokładnie tak samo jak dzisiaj jest w przypadku wielu chorób, kiedy jest wartość leku na paragonie, a następnie odpłatność pacjenta, która wynosi 0 zł. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem porannej rozmowy w 4 oczy był Marek Tomków, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Twoje wakacje, twoja muzyka.